Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, dosłownie przed kilkoma dniami, miała miejsce premiera najnowszej konstrukcji fabryki broni Łucznik Radom. Mam na myśli modułowy pistolet samopowtarzalny. Dodam też, że jest to druga odsłona tego filmu, trochę ocenzurowana, ale do tego wrócę. Na razie zapraszam do oglądania. Tegoroczny MSPO był naprawdę wyjątkowy, a to ze względu na premiery i prezentację konstrukcji polskiego przemysłu obronnego. Przygotowuję równolegle subiektywną relację z targów z uwzględnieniem tego, co szczególnie przykuło moją uwagę, jak chociażby HIMARSy już na podwoziu Jelczy. Ale w tym odcinku skupię się jednak na wyjątkowej konstrukcji z Radomia. Obawiałem się, że będę zmuszony oglądać ten pistolet przez szybkę, ale na szczęście nie. Modułowy pistolet samopowtarzalny ma niedługo trafić do wojska, a potem na rynek cywilny. A na stoisku polskiej grupy zbrojeniowej każdy mógł pomacać kilka egzemplarzy. Niestety mimo to, że jeden udało się, dzięki mojemu dziennikarsko-żołnierskiemu szczęściu, rozebrać, łącznie z wyjęciem wewnętrznego metalowego szkieletu z polimerowego chwytu, wiadomo, głupi ma zawsze szczęście, to nie mogę tego Państwu jeszcze pokazać. Ba, nie pokazali tego nawet króliki kwiatek, których niniejszym pozdrawiam. Publicznie będzie można to przedstawić zapewne dopiero po oficjalnej prezentacji broni dla dziennikarzy. Szkoda, bo to ów szkielet stanowi o modułowości tego pistoletu. Ale i tak mam się czym z wami podzielić. MPS to inicjatywa własna producenta. Prace projektowe nad nim rozpoczęto w 2018 roku. Wykorzystywano oprogramowanie SolidWorks i udało się uzyskać ciekawy efekt, chociaż niewykluczone, że lepszy dałoby się uzyskać Phoenix, którego dystrybutorem w Polsce jest firma Camtivision, patron mojego kanału. Link znajdziecie w rogu ekranu. Cel projektu był zacny. Zaoferować tak służbom mundurowym, jak i klientom z rynku cywilnego nowoczesny pistolet bezkurkowy. Tak, aby stanowił uzupełnienie oferty, jaką jest tradycyjny WIS-100, zdobywający zresztą coraz większą popularność. Zachęcam tutaj do obejrzenia filmu o WIS-ach, wzór 35 i 100 właśnie. Udało się to zaoferować, co więcej, z wyraźnym ukłonem dla odbiorców cywilnych. Czy widzicie ten numer tutaj w środku? Otóż numerowany, cechowany jest wewnętrzny szkielet pistoletu. I to on, a nie całość chwytu, dolnego polimerowego korpusu broni, staje się tym samym jej istotnym elementem, zresztą całkiem słusznie. Oznacza to, że aby modyfikować ten pistolet, dobierając do niego inne chwyty, np. sportowe albo z lejkiem do szybkiej wymiany magazynka i tym podobne, nie musimy zużywać nowej promesy. Jak widać przy przeładowaniu, MPS działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z ryglowaniem przez jej przekoszenie w płaszczyźnie pionowej. Mechanizm spustowy ma wstępne napinanie iglicy i producent określa go jako semi-double action only. Skutkuje to trochę twardą pracą spustu, ale wierzcie mi, po mojej starej i wiernej CZ-100 żaden spust nie jest twardy. Co mi się spodobało? Jak widzicie, MPS w standardzie przystosowano do montażu optycznych przyrządów celowniczych typu mikrokolimator, a to duży plus. Podoba mi się kształt tego pistoletu. Osłona spustu, niski zamek, to dużo bardziej przemawia do mnie niż sylwetka bardzo dobrego skądinąd WIS-a 100. Natomiast fakt, że wykończenie chwytu, okładek chwytu nawiązuje do tego z MSBS Grot, sprawia, że całość staje się spójna. Otrzymujemy od fabryki z Radomia komplet w postaci karabinka i pistoletu, a to cieszy. MPS połyka naboje 9x19 para, a magazynki o pojemności 15 lub 17 pestek nie są współzamienne z tymi z WIS-a 100 i chyba z żadną inną konstrukcją. Trochę szkoda, ale może na przeszkodzie z unifikacją, np. z Glockiem, stoją ograniczenia patentowe. Manipulatory pistoletu są w zasadzie obustronne, to znaczy dźwignia zwalniania zamka jest obustronna, a dźwignię zatrzasku magazynka można przełożyć z lewej na prawą stronę. Dźwignia rozkładania jest jednostronna, co nie dziwi. Ciekawostką za to jest, że jej kształt został powielony na prawej stronie polimerowego korpusu, jako zamodelowany nadlew. Zapewne po to, by także osoby leworęczne miały możliwość uzyskania pewnego chwytu, identycznego dla prawo- i leworęcznych. Na to zwrócił już uwagę w swoim filmie wspomniany redaktor naczelny Fragaut, znany jako Królik. A skoro jesteśmy przy ksywach, to bardzo pozytywnie o nowym radomskim pistolecie wypowiadał się Cygan. Zresztą czynił to na stoisku fabryki broni w mojej obecności, chociaż już po godzinie zamknięcia targów. No ale zawsze. Ale tyle jeśli chodzi o komentarze i plotki zasłyszane na targach. Tego, co MPS ma w środku, w zasadzie nie mogę pokazać. Przynajmniej nie więcej niż to, co pokazano już na innych filmach. Ten materiał poczeka na właściwy moment. Ale mogę opowiedzieć. MPS nie ma żadnych bezpieczników zewnętrznych.
chyba że tak potraktujemy bezpiecznik na języku spustowym, a jedynie automatyczny. Blokady iglicy, prócz niej przerywacz uniemożliwiający oddanie strzału przy niepełnym zaryglowaniu zamka i wspomniany języczek na spuście. Ale najważniejsza w tym pistolecie jest jego modułowość. W komentarzu pod pierwszą odsłoną filmu, komentarze przepadły, gdy zjąłem film i wielka szkoda zarówno komentarzy, jak i zasięgów, ale trudno. W komentarzu jeden z widzów zażartował, że jest to modułowy pistolet bez modułów. No nie jest tak do końca. Właściwy szkielet broni, tak zwany szkielet wewnętrzny, stanowi osobny zespół, obejmujący mechanizm spustowy, prowadnicę zamka i dźwignię blokady i zrzutu zamka. Stanowi więc osobny moduł. I to na nim nabity jest pokazowany przeze mnie paluchem numer. Jego demontaż nie nastręcza żadnych trudności. Nie trzeba usuwać żadnych pinów. Usuwamy dźwignię rozkładania i możemy wydobyć z polimerowego korpusu cały moduł spustu, ów wewnętrzny szkielet. Kolejnym modułem jest w zasadzie polimerowy szkielet zewnętrzny. Czyli chwyt wraz z osłoną spustu, ta dolna obudowa radomskiego pistoletu. I jak chyba wspomniałem, można ją swobodnie wymieniać na inne. Zapewne w pierwszej kolejności dostępne będą chwyty w różnych kolorach, potem też w różnych rozmiarach i kształtach. Co ciekawe, producent przewidział, niezależnie od wymiany całego chwytu, także stosowanie wymiennych okładek rękojeści. W standardzie pistolety na stoisku wyposażone były takie w rozmiarze M. Podsumowując, jest to bardzo poręczny pistolet, podobny co prawda do wielu konstrukcji współczesnych bezkurkowców, stosujący też podobne rozwiązania. Ten demontowany szkielet wewnętrzny znajdziemy chociażby w niektórych modelach Zigzauera. Ale ma w sobie designerskie smaczki, upodobniające go do rodziny broni MSBS Grot, co stanowi o jego oryginalności. Podkreślę, że razem z Grotem mamy tutaj spójny komplet. I bardzo dobrze. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to... Kształt i praca dźwigni zrzutu zamka budzą moje wątpliwości. Chyba wolałbym, żeby dźwignia ta była ciut większa. Może producent przewidzi tego typu akcesoria. Z tego co widziałem, jej demontaż ze szkieletu również nie będzie nastręczał większych trudności. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za niezamierzone zamieszanie z tym filmem. Jak mówiłem, jest to jego druga ocenzurowana odsłona. I zwierzę dziennikarskie wyje we mnie, ale długo. Dziękuję firmie Camdivision, która dzielnie patronuje temu cyklowi na YouTube. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania, dzielenia się tymi i innymi filmami. Szczególnie polecam uwadze film o polskich konstrukcjach broni powstańczej Warszawy. Nie generuje on na razie zasięgów, a przecież w konspiracyjnej błyskawicy też znajdziemy demontowany moduł spustu. Co prawda bez jakichkolwiek numerów i cechowań, ale zawsze. No cóż, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.